Wokół naszego turnieju nie tylko gromadzą się kibice, nie tylko znakomici zawodnicy, ale również mecenasi kultury, sztuki, polityki. Komitet honorowy tworzyły będą m.in. takie osoby jak jego ekscelencja arcybiskup Henryk Józef Muszyński, czy też gnieźnińscy parlamentarzyści, obok nich wojewoda wielkopolski pan Piotr Florek, ale nie tylko. Dziś, pani Karolino, mieliśmy przyjemność ogłosić, że w skład komitetu honorowego wejdzie osoba, którą myślę zna większość, jeżeli nie wszyscy Polacy. To właśnie dzięki współpracy z Fundacją Mam Marzenie. Zdecydowanie tak. Ambasadorem naszej fundacji jest pani Małgorzata Kożuchowska i znają ją pewnie wszyscy z ekranów telewizorów, z serialu M jak Miłość. Także jest znana nam wszystkim bardzo, mocno nam pomaga już od 3 lat. Promuje fundację, zawsze wspomina o fundacji, jest naszą taką wizytówką, cudowną, śliczną, piękną i bardzo wrażliwą wizytówką. I ona objęła patronatem honorowym ten turniej. Dzięki temu bardzo, bardzo kazała podziękować za to, że Państwo wyszliście nam naprzeciw, chcecie spełniać marzenia dzieci i jesteście też wrażliwi na potrzeby chorych dzieci. Także kazała serdecznie podziękować i będzie z nami sercem 29 maja. Niestety nie będzie mogła być osobiście z przyczyn zawodowych, ale będzie z nami sercem, pozdrawia nas serdecznie i objęła patronatem cały turniej żużlowy. Przygotowania do turnieju wchodzą, można powiedzieć, w ostatnią fazę. Został niespełna tydzień, jeden dzień, jeśli mielibyśmy liczyć od dnia dzisiejszego. Zatem mam pytanie, dużo jeszcze pracy zostało, aby wszystko było dopięte na przysłowiowy ostatni guzik? Wiele zostało już zrobione, bo tak naprawdę, żeby tak gigantyczna impreza się udała, to pracę trzeba rozpocząć tak naprawdę pół roku przed nią, więc ogrom pracy całego sztabu ludzi skutkuje dziś tym, że kilka dni przed zawodami tak naprawdę mamy spokój. Oczywiście jest wiele rzeczy czysto organizacyjnych, które wymagają dopieszczenia, zapięcia na przysłowiowy ostatni guzik. Natomiast dziś możemy sobie pozwolić na to, że martwimy się tak naprawdę tylko i wyłącznie o pogodę, bo jesteśmy spokojni o to, że będzie to niezwykłe sportowe widowisko, niezwykłe historyczne widowisko, widowisko o niezwykłej frekwencji. Jeśli pogoda nam dopisze, to z pewnością 29 maja wieczorem z Gniezna wiele tysięcy ludzi wyjedzie w pełni ukontentowanych i myślę z fantastycznymi, niezapomnianymi wspomnieniami, co przecież jest chyba naszym najważniejszym celem. Mówiłem przed chwilą o członkach komitetu honorowego, który stworzą również obecnie dzisiaj z nami i z Państwem, zarówno Pan Starosta, jak i Pan Prezydent. I właśnie o to chciałem zapytać teraz Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, czy takie osoby jak właśnie Jego Eminencja ksiądz arcybiskup Muszyński, czy Pan Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, czy takie ich udział, taki ich udział, czy to według Pana ważne i istotne? Bardzo ważne. Prymas Polski, arcybiskup Muszyński, to wielki autorytet, to człowiek, który zawsze jednoczy, zawsze wyciąga rękę do drugiego człowieka. Interesuje się również czarnym sportem. Przecież byliśmy kilka razy na zawodach, siedzieliśmy jako kibice obok siebie i dopingowaliśmy naszego klubu startowi zawodnikom po to, byśmy zwyciężyli. Autorytety takie jak wojewoda czy marszałek dają rangę odpowiednią i podkreślają, że tym sportem interesują się wszyscy. Oni akceptują. Byłoby dobrze, żeby na przykład ci, którzy mogą jeszcze coś grosza dorzucić, żeby wspomogli może w przyszłości. Pozwolę sobie przypomnieć, że miasto wspomaga czarny sport około 1 000 000 złotych rocznie. Samą koronę ponad 50 tysięcy złotych. Myślę, że w przyszłym roku w nowym budżecie też się stosowne środki znajdą. Miejmy jak najwięcej sympatyków, to na pewno impreza też będzie miała wielką rangę i ściągnie jeszcze bardziej znakomitych zawodników. Pięknego turnieju nie udałoby się zorganizować, oczywiście gdyby nie pomoc, co podkreślamy na każdym kroku i Urzędu Miasta, i Starostwa Powiatowego. Można powiedzieć, że ta współpraca i starostwa, i urzędu, i klubu układa się wzorowo. To na pewno cieszy. No i tak jak mówię, takich wydarzeń nie organizowalibyśmy, gdyby właśnie nie współpraca obu magistratów.
To prawda, to dzisiaj tak trochę żartem na konferencji prasowej na rynku mówiłem, że współpraca starostwa, że miasta, współpraca pana prezydenta ze starostą właśnie w obrębie sportu żużlowego układa się wzorcowo, żeby układała tak się wszędzie gdzie indziej, to byśmy się bardzo cieszyli. Niemniej jednak w sporcie żużlowym to się udaje, ale tak naprawdę impreza jest organizowana głównie przez Urząd Miasta, jednak postanowiliśmy się dołożyć choćby po to, żeby podnieść atrakcyjność i poziom sportowy tych zawodów, włożyć środki finansowe, które pozwoliły na ściągnięcie aktualnego mistrza świata. No, nie będę zdradzał jakie środki, ale nie są to małe środki finansowe. Cieszę się, że tutaj mówimy jakby jednym głosem z panem prezydentem i tak samo z Radą Miasta, ponieważ jakby cel jest tutaj wspólny i bardzo taki powiedział długofalowy. Myślę, że tym celem jest zbudowanie drużyny żużlowej, speedwayowej w Mieźnie, która nie tylko będzie walczyła tak jak teraz w pierwszej lidze, ale będzie też miała aspiracje i będzie mogła kiedyś awansować do Ekstraligi i w tej Ekstralidze mieć silną pozycję. I żeby taki cel rzeczywiście nie był jakąś tam mrzonką, nie wiem, dziennikarstwą, ulotną, to musi być spełnione wiele czynników. I muszę powiedzieć, że większość z tych czynników w Gnieźnie dostrzegam. No. Przede wszystkim musi być dobra atmosfera w zarządzie, w klubie. I ta atmosfera jest. Jak obserwuję od 2002 roku, ta atmosfera autentycznie jest coraz lepsza. Jest dobra, a w ogóle atmosfera do uprawiania, dobry klimat do uprawiania sportu żużlowego w Gnieźnie. To są też świetni kibice, tak, którzy po prostu przychodzą i dopingują, motywują nie tylko zawodników, ale także zarząd klubu. To też jest, musi być klimat wśród władz samorządowych, wśród tego otoczenia, wśród biznesu, który by powodował, że są środki finansowe na uprawianie tak drogiej dyscypliny. I myślę, że może jeszcze jedno, co brakuje drużynie, co brakuje zarządowi, ale wierzę, że kiedyś tak się spełni. Jakiś jeden jeszcze dodatkowy, silny sponsor strategiczny, który jakby no, przyniesie te środki, które są jakby niezbędne, żeby klub mógł myśleć długofalowo, sensownie o Ekstralidze. I wtedy być może będzie tak, że te gwiazdy nie będziemy zapraszali tylko przy okazji na przykład turnieju Chrobrego, ale one na co dzień będą występowały w Gnieźnie w barwach Startu Gniezno. Tak, to jest rzeczywiście piękne marzenie. Oby tak było. Pani Karolina, bo o tym nie mówiliśmy, czyje tym razem marzenie uda nam się wspólnie spełnić 29 maja? W naszej poczekalni poznańskiego oddziału Fundacji Mamy Marzenie jest aktualnie około 40 marzeń czekających na spełnienie. Jest wśród nich też fan żużla, naprawdę ogromny fan żużla, ogromny fan sportów motorowych Adam, 14-letni chłopczyk, to już pewnie mężczyzna prawie, że, który cierpi na chorobę nowotworową i marzy o wypasionym rowerze górskim. Takie jest jego marzenie. Myślę, że to ono cudownie wpisuje się w całą atmosferę tej imprezy, bo rower to tak jak motocykl jednoślad, prawda? Także mogą, być może będą mogli sobie, jeśli zdrowie Adama na to pozwoli, być może będą mogli sobie razem z zawodnikami gdzieś tam po torze pośmigać. Z tego miejsca pozdrawiamy Adama i do zobaczenia na turnieju.